Edukacja zawsze była ważna. Szczególnie ważna jednak jest wtedy, gdy szybko zmienia się gospodarka. Znikają tradycyjne gałęzie przemysłu, nie ma już robotników wykonujących pracę pod nadzorem, prace proste, niewymagające rozwiązywania problemów. Współczesna gospodarka usług to pracownicy rozwiązujący problemy, pracujący samodzielnie, osoby zdolne do uczenia się. Rola edukacji jeszcze bardziej rośnie. System edukacyjny jest tworzony przez państwo. Państwo przeznacza wielkie środki na kształcenie. Środki te powinny być wydawane efektywnie. W tym celu potrzebne są badania edukacyjne, badania polityki edukacyjnej, badania efektów edukacji. Od kilkudziesięciu lat OECD prowadzi badania nad systemami edukacyjnymi, rozwija metodologię tych badań, pozwala rządom i krajom przypatrywać się własnym systemom edukacyjnym w lustrze innych krajów i w lustrze sprawdzonej, rzetelnej metodologii. Ze względu na znaczenie edukacji, znaczenie badań edukacyjnych jeszcze wzrośnie. Rola OECD także. Our education systems are often designed by people who succeeded in education. And we pay insufficient attention to people who struggled in education, who faced difficulty in learning. And it's no longer good enough, because in the past it was enough for education to sort people. We only needed a few well-educated people in our economies and societies. Today we really need everyone to be well-educated, everyone to contribute to a knowledge-rich world. And that means teachers need to embrace diversity of student learning needs. The school systems need to cater for students with different aspirations, different kind of talents, different motivations, for learning to be more open, more flexible, to encourage learning throughout life for everyone. I'm delighted to launch the program for international student assessment, the PISA, but this is volume 4.